Siemanko moi drodzy widzowie, z tej strony Marcin Szatan z RMS Pro Car Audio ECB Zawiercie. Dzisiaj na tapecie mamy oto takiego Grand Cherokee. Jest to samochodzik naszego klienta, który już mamy drugi raz. Pierwszym razem robiliśmy nagłośnienie, mianowicie wzięliśmy na używanego Kenwoodzika radyjko fabryczne. Później wymienialiśmy głośniki z przodu, bo były w tragicznym stanie. A teraz wymieniamy głośniki z tyłu, bo klient jednak się wstrzymał. Tylko że jak tak koli tyłu głośniki po uchu, że harczą, no to niestety kiedyś trzeba było to zrobić. Więc nadszedł dzisiaj ten dzień. Pomyślałem, że pokażę Wam, drodzy widzowie, co tutaj zrobiliśmy w takim Grand Cherokee, jak to mniej więcej wygląda, jak wyglądały fabryczne głośniki. Fabryczne głośniki były tutaj systemu Infinity Gold. Niestety z tego Gold już dużo nie zostało. Z Gold został tylko znaczek i napis na głośniku Infinity Gold. Pokażę Wam dzisiaj, co zrobiliśmy oto w tym Grand Cherokee. Bardzo fajna wersja limitowana, ale audio niby ma być Infinity Gold Edition czy coś takiego, ale no niestety do Golda daleko mu już jest na pewno. Głośniki i system nagłośnienia kiedyś tak naprawdę to był jakiś premium. W dzisiejszych czasach i po tylu latach, co ten samochód już tak naprawdę jest na drogach, no to niestety, ale Infinity Gold już się zrobił Silver. Tak jak widać tu po emblematach, mamy Infinity Gold, więc audio premium. W sumie jednym plusem tego, że jest tutaj właśnie Infinity Gold, jest to, że mamy fabryczny wzmacniacz, który niestety pracuje w dwóch ohmach, czyli te głośniki fabryczne były dwuohmowe, my założyliśmy trzy ohmówki, więc straciliśmy nieco na mocy, ale głośniki nowe mają dużo lepszą sprawność, bo około 93 dB, więc można powiedzieć, że wyszło na to samo. Można było najlepiej założyć głośniczki dwuohmowe, no ale niestety z X-a dwuohmowe są tylko seria PX, no i to wychodzi dosyć drogo i nieadekwatnie do tego samochodu, tym bardziej, że nie wygłuszamy drzwi, a nic nie robimy. Po prostu ma nie harczeć. Przód już jest wymieniony, wymienione midbasy, które były właśnie w drzwiach, oraz głośniki wysokotonowe, które są na półeczce po lewej i po prawej stronie. Bardzo w ogóle, tak nawiązując do tego, ładnie utrzymane. Skóry siedzi się jak na kanapie. Tak, to jest samochód kanapowiec. Na pewno ten samochód nie spodobałby się pewnej pani chyba z Gliwic, która jeździ Subaru, bo ona powiedziała, że ona kanapowców to nie uznaje. Ona lubi czuć, jak się jeździ samochodem. Kanapę to ona ma w domu. To jest raczej samochód typu kanapowiec. Tak, ale bardzo ciekawy, powiem, nawet się lepiej niż na kanapie u mnie w domu siedzi. Z tyłu mamy rozebraną tapicerkę. Widać, nasi już tutaj wcześniej byli. Poklejone na taśmę klejącą. Tutaj z tyłu pójdzie zestaw odseparowany. Ja już sobie tutaj pozarabiałem konektory. Głośnik oczywiście trzeba było sprawdzić, która jest polaryzacja plus, która minus. Można to bardzo prosto zrobić oto taką bateryjką. Jest to bateria 9-woltowa, którą przykładamy do plusa i do minusa głośnika. Jeśli nie wiemy, który jest to plus, który to jest minus, to łatwo sprawdzić sobie właśnie taką baterią. Tylko warto, żeby ta bateria była w miarę nowa, żeby miała trochę energii. I w tym momencie czerwony plus z baterii powinien po podłączeniu takich klipsów do głośnika wypychać nam głośnik na zewnątrz. Czyli jeśli mamy taki, powiedzmy, głośniczek i ta membrana zaczyna nam wychodzić na zewnątrz, czyli wypukuje na zewnątrz, to w tym momencie, jeśli pod terminale podłączymy czerwony pod dany terminal i wypycha membranę, to znaczy, że ten terminal jest plusem dla głośnika, bo głośnik powinien być teoretycznie, fabrycznie, normalnie, tak bez kombinacji, czyli bez robienia rewersu, żeby go nie obracać, żeby on odwrotnie nie chodził, powinien wychodzić na zewnątrz, czyli być wypychany. Jeśli głośnik wciąga do środka, to znaczy, że w tym miejscu, gdzie mamy plus baterii, jest minus głośnika. Jeśli jest odwrotnie, czyli głośnik jest wypychany, w tym momencie mamy polaryzację plus na plus, minus na minus, tak jak ma być poprawnie. Tak z ciekawości pokażę Wam, jak to wygląda. Przykładamy jeden terminal, pyk,
do jednego, drugi klipsik do drugiego terminala i teraz tak, dotykamy baterię. Co się dzieje? Membranę nam wyciąga do środka, czyli idzie w stronę magnesu. Więc w tym momencie okazuje się, że ten plusowy terminal jest na minusie głośnika. Odwróćmy aligatorki, podłączamy czerwony pod terminal A, a czarny pod terminal B. Głośnik jest wypychany na zewnątrz. Głośnik wychodzi nam na zewnątrz. Więc tak jest poprawnie. I dzięki temu wiemy, że ten aligatorek, gdzie był czerwony, czyli plus baterii, jest plusem głośnika fizycznym. I okazuje się, że przy takim głośniku czerwono czy pomarańczowo-niebieski jest to minus, a biało-niebieski jest to plus głośnika, czyli membrana zaczyna być wypychana po podłączeniu baterii 9-woltowej pod dany terminal, czyli plusowy. Dlatego nie sugerujcie się też kolorami przewodów, bo nie zawsze kolor czerwony świadczy o polaryzacji dodatniej instalacji. Tak samo jest z zasilaniem nie tylko głośników, ale i różnego rodzaju urządzeń. Czasami może być kabel brązowy plusem, a na przykład niebieski albo żółty może być minusem, który sugerowałoby coś innego. Zawsze to warto sprawdzić. Jeśli nie wiemy, czy dobrze podłączyliśmy, jest też takie urządzenie na klipa. Włącza się płytę, czy tam pendrive'a z takim klikaniem. Przykładamy sobie takie urządzenie. No nie jest to jakieś drogie urządzenie, tylko trzeba takie urządzenie mieć. No my akurat posiadamy. Przykłada się takie urządzenie do głośnika i wtedy widzimy, czy mamy polaryzację dobrze zachowaną, czyli czy instalacja jest podłączona poprawnie. Działa to w ten sposób, że mamy zieloną diodkę i czerwoną i są plus albo minus i wtedy klika sobie zielona, 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 czerwona. To znaczy, że są trzy razy plusy i raz minus. Jeśli by trzy razy pikło nam czerwone, to znaczy, że będzie trzy razy minus, czyli polaryzacja jest odwrócona. Głośnik chodzi odwrotnie. Jeśli jeden głośnik mamy plus do plusa, drugi mamy minus do plusa, czyli odwróconą polaryzację, będzie nam się to ciśnienie akustyczne brało i niwelowało. Zamiast pchać nam to ciśnienie do środka, czyli fajnie nam dawać ten basik, będzie się te głośniki nawzajem niwelowały. To nie o to chodzi. Nam czasami stosuje się odwrócenie fazy w głośnikach basowych. Jeśli ten głos do nas nie dociera tak jak powinien, to można sobie tą fazę regulować. Ale raczej przy głośnikach basowych lub tylnych głośnikach, jeśli mamy system DSP, wtedy też poza czasówką fazę można sobie regulować przy takim bardziej hardkorowym strojeniu. Z przodu poszedł nam system odseparowany firmy Excursion, czy Excursion, nie wiem jak to dokładnie wymawiać. Fajnie jakby ktoś mi powiedział, jak to faktycznie powiedzieć, bo ja z angielskiego to noga jestem. Excursion, czy jak to tam się zwie. Zostańmy przy nazwie Excursion. Z przodu są głośniczki Excursion model SHX 6C, czyli to są głośniki 165 mm, midwoofery, które są mocowane do drzwi. Dodatkowo mamy zwrotnice pasywne, które rozdzielają nam pasmo między głośnik nisko-średniotonowy, czyli ten midwoofer, a głośnik wysokotonowy, który w tym akurat samochodzie zamontowany jest na podszybiu. Przy tym akurat zestawie było to dosyć skomplikowane zamontować to akurat w tym samochodzie, z tego względu, że musieliśmy takie zwrotnice rozlutować. Możliwe, że montażysta albo ja pokażę, jak wyglądają takie zwrotnice o tutaj. Więc mamy taką zwrotnicę z serii SHX. Jest to zwrotnica, gdzie sobie wchodzimy dwoma kablami plus i minus. Wychodzimy dwoma kablami na midwoofer oraz mamy cztery terminale do tweeterów, gdzie skrajne wartości to są wartości pełne pasmo częstotliwości oraz zbicie o 1 albo 2 dBi. Bodajże, czyli można takie tweetery troszeczkę przyciszyć, żeby one nie były tak bardzo głośne, bo to są tweetery 25 mm z kopułkami jedwabnymi. Na magnesach oczywiście neodymowych, więc bardzo fajne głośniczki wysokotonowe, które dosyć mocno się też drą. Dlatego też w tych zwrotnicach pasywnych jest ten system zbicia właśnie głośności takich tweeterów. Fajna sprawa. No trzeba było to niestety rozlutować i do głośników wysokotonowych poszła obudowa. Obudowa razem z kondensatorem oraz z rezystorami, które są dławikami, a z takiego obudowy został wylutowany rdzeń ferytowy z cewką, czyli taki zwany dławik, który nam filtruje częstotliwość dla głośników właśnie mid-basowych. Do tego zestawu tutaj
co jest ciekawe, nie ma adapterów. Można albo taki głośnik tego typu, bo do przodu szedł system odseparowany, do tyłu idzie system tak zwany współosiowy, czyli to jest głośnik mid-basowy, czyli średnio-niskotonowy, razem z wbudowanym tweeterem. Po środku mamy tweeter, tak samo na kopułce jedwabne, jest to 20 mm tweeter, więc nie jest jakiś bardzo duży, ale zawsze nam zwiększa pasmo przenoszenia takiego głośnika. Fabrycznie też były takie głośniki montowane, dwudrożne tutaj. Taki głośniczek można sobie tutaj teoretycznie wziąć i zamontować bez adapterów. Fabryczny zestaw jest montowany na takie uszy. Ojej, tutaj w ogóle mogę też pokazać z bliska, jak wygląda membrana głośników Infinity Gold. Super Infinity Gold, którą membranka sobie robi. Halo, 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 mówimy do Was. No, tweetery też tutaj są jakieś plastikowe. Niestety, taka jakość. I mamy mocowanie tych głośników na trzech uszach. My sobie na drukarce 3D wydrukowaliśmy taki adapter, dystans, który trzyma dodatkowo taki głośnik. Więc będziemy mieli mocowanie na trzech uszach. Oraz jeszcze dodatkowo wkrętami, blachowkrętami wkręcimy w blachę sam głośnik, więc będzie mocowany na trzech tych oryginalnych uszach plus na czterech śrubkach, które są właśnie w takim dystansie dziureczki, żeby mocniej się one po prostu trzymały. To na niego nachodzi nam ten dystans. Tak? I tutaj mocujemy do oryginalnych mocowań, czyli tutaj trzech śrubeczek. A tutaj musimy sobie po prostu namierzyć, gdzie są dziurki. I przykręcimy jeszcze czterema śrubkami dodatkowo cały pierścień razem z głośnikiem do drzwi, do metalowych drzwi. Dużo samochodów dzisiaj jeździ i nam hałasuje. Muszę kupić te mikroporty, bo tak to będę mógł tutaj mówić, a nie będę zwracał na to, co w mikrofonie uwagi jest, tylko z mikroportu będzie zawsze trochę wyraźniej słychać. Piankę bierzemy taśmą dwustronną. Przykleimy ją naokoło głośnika i ona będzie nam służyła jako uszczelnienie między głośnikiem a blachą drzwi, a tapicerką, żeby się woda po prostu nie lała i żeby to było fajnie uszczelnione, sobie ładnie siedziało, nie rezonowało też. A jeszcze taka dodatkowa rzecz, proponuję, że myślę, zrobię takie czapeczki, takie RMS-owe czapeczki i będą takie czapeczki do rozlosowania dla moich widzów. Zrobię jakiś odcinek na 1000 subów, bo mamy ich już tam gdzieś koło 500-700, w tym akurat czasie, więc powoli, powoli nabywa tych subskrybentów. Na 1000 subów rozlosujemy czapeczki RMS Pro. No, takie dodatkowe. Przyklejona pianeczka. No i ta pianka podda nam się podczas przykręcania takiego głośnika. Wszystkie głośniki z serii SX oraz SHX z firmy Excursion mają piankowe zawieszenie, które no nie potrzebuje tak dużo energii jak butylowe. Butylowe jest wiadomo wytrzymalsze, ale pianka też jest w takich głośniczkach jak najbardziej ok. Dodatkowo seria SHX ma 3-ohmowe cewki, więc jesteśmy w stanie wyciągnąć około 20-25% więcej mocy z radia niż w przypadku takich standardowych 4-ohmowych głośników. Głośniki z serii SHX też posiadają coś takiego jak membrany celulozowe, ale z domieszką włókna szklanego, dlatego one się nam tak delikatnie biorą i mienią w słońcu. Jak sobie popatrzycie tutaj, to widać, że jak tak sobie ruszam, to one sobie tam delikatnie mieni się ta struktura właśnie włókna szklanego. Dzięki temu, że mamy domieszkę włókna szklanego, membrana jest lżejsza i sztywniejsza. Te głośniki są dosyć głośnikami basowymi. Mają sprawność bodajże, jak pamiętam, 93 dB i chyba 90 W RMS-ów ciągłej takiej mocy pod radio fabryczne lub pod słabszy wzmacniacz. Jak najbardziej są miodzio głośniki, więc jeśli chcecie zupgrade'ować sobie sprzęcik w swoim samochodzie i macie 165, polecam serię SHX, bo naprawdę one fajnie grają pod radiem fabrycznym. Nie trzeba wymieniać od razu całości,
nie wiadomo ile, żeby to grało jakoś sensownie. A jeśli, drodzy widzowie, bylibyście zainteresowani zakupem takiego głośniczka lub innego głośniczka z serii SHX, SX, PX, Exkershina, z Gladena, czy tam powiedzmy z U-Dimension, czy innych firm, którymi handlujemy oraz montujemy, to zapraszamy na nasz sklep internetowy, który prawdopodobnie niedługo ruszy, na stronie naszej internetowej rmspro.pl. Tam jest zakładka shop i można sobie takie głośniczki czy sprzęt, który montujemy, zakupić również do Waszego zestawu, jeśli jesteście z dalszych okolic niż Zawiercie lub któryś z naszych punktów sprzedaży stacjonarnej. Więc jeśli coś chcecie od nas zakupić, a jesteście z daleka, bo kanał się bardzo fajnie nam rozrasta i odzywają się do nas ludzie z bardzo daleka, na przykład z Gdańska, druga część Polski, nie mogą zakupić u nas, no bo do nas nie przyjadą do Zawiercia tyle kilometrów, żeby kupić powiedzmy jakiegoś głośniczka, to jak najbardziej zapraszamy do naszego sklepu internetowego rmspro.pl, zakładka shop, i tam możecie zakupić sprzęty, którymi handlujemy i który zakładamy do Waszego autka. Więc zapraszamy do zakupów. Oraz do naszego punktu na upgrade'y jak najbardziej sprzętu. No tego niestety już zdalnie nie zrobimy. Materiały wygłuszeniowe też możecie u nas kupić. Jakieś akcesoria, dystanse. No co będziemy tam mieli, to postaramy się powrzucać i coś Wam ewentualnie spróbować dostarczyć, co będziecie chcieli, co będziecie mogli sobie zamontować u siebie. No i głośniczki mamy już zamontowane. To są właśnie głośniczki z tyłu mocowane na nasz pierścień, który sobie wydrukowaliśmy w technologii FDM, czyli w technologii druku 3D. Pierścień jest wydrukowany z materiału PETG, czyli takiego materiału, który się tutaj nam nie roztopi. Zamontowane z tyłu są głośniki współosiowe, czyli głośnik mid-bassowy, a w środku głośnika jest głośnik wysokotonowy, tak zwany tweeter na kopułce jedwabnej, tak jak było fabrycznie. Poza mocowaniem na fabryczne trzy miejsca, przykręcony jeszcze dodatkowo jest na cztery śrubki, żeby dobrze się trzymał drzwi. Tapicerki w naszym sprzęciku mamy już poskładane, tak jak mówiłem wcześniej. Przód już był robiony wcześniej, na początku robiliśmy radyjko takiego starszego Kenwooda z procesorem dźwięku, z DSP. Będzie bardzo fajny, on miał być dla mnie, no ale jeśli klient natrafił, akurat nie zakładałem go do mojej skodziny, to poszedł tutaj do klienta. Bardzo fajny Kenwoodzik. Do przodu poszły głośniczki Exkershina model SHX6C, czyli system odseparowany. Mid-bassowe głośniki z dołu, na podszybiu głośniki wysokotonowe, 25 mm głośniki z kopułkami jedwabnymi oraz pasywne zwrotnice z możliwością zbicia do 2 dB na tweetery, czyli można sobie te tweetery troszeczkę przyciszyć, jeśli dla kogoś są za głośne. Do tyłu poszły również głośniki Exkershina seria SHX, tylko że model 652. Są to głośniki współosiowe, czyli posiadają w środku głośnika tweeter, głośnik wysokotonowy na jednej osi z głośnikami średnio-niskotonowymi, czyli tak jak było to zrobione w przypadku fabrycznego głośnika. To są głośniczki z przodu i z tyłu, głośniki 3-ohmowe. Fabrycznie były głośniki 2-ohmowe montowane, więc teoretycznie straciliśmy kilka watów, ale przez to, że głośniki mają bardzo dobrą sprawność, tak naprawdę tej różnicy praktycznie w ogóle nie słychać na głośności i na jakości dźwięku. Na pewno bardzo, bardzo zyskaliśmy i na głębokości tego dźwięku. Tak wyglądają zamknięte tapicerki. Wszystko jest jak w fabryczce. Stare głośniczki z tyłu, bo teraz robiliśmy tył. Przód już jest złożony, więc tak naprawdę teraz nasz Grand Cherokee jest już audiofilskim samochodem. Nie no, może żartuję, audiofilskim, ale przynajmniej ten Grand Cherokee nie dość, że fajnie jeździ w terenie, ładnie wygląda, to jeszcze wymiarę sensownie gra. Zostawiliśmy fabryczny wzmacniacz, który jest pod siedzeniem, z Infinity Gold. On zasila te głośniki z serii SHX firmy Exkershin 165. Można jeszcze w przyszłości, gdyby coś, wygłuszyć drzwi. Klient możliwe, że się zdecyduje również na wygłuszenie podłogi, bo bardzo głośno mu to V8 bulgocze i na samochód, na jazdę na co dzień jest dla niego troszeczkę za głośny, więc wygłuszymy prawdopodobnie jeszcze podłogę. Fajnie byłoby dołożyć jeszcze dodatkowo wzmacniacz, troszeczkę lepszy, mocniejszy, i wygłuszyć drzwi, no bo to są jednak puste blachy.
Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam, tak jak mówiłem, na 1000 subów robimy specjalny odcinek, może z jakimiś pytaniami Q&A. Zobaczymy, co tam widzowie weźmiecie i mi podpowiecie i będziemy rozdawać nasze RMS-owe czapeczki, powiedzmy kilka sztuk takich czapeczek i dla najfajniejszych jakichś odpowiedzi czy coś w tym stylu rozdamy takie oto czapeczki i prześlemy do naszych widzów. Więc trzymajcie się z nami, zapraszamy na nasz kanał do lajkowania, do subskrybowania naszego kanału oraz na nasz nowy sklep, który niedługo rusza, internetowy, z nagłośnieniami samochodowymi, gdzie możecie nabyć sprzęt, którym my aktualnie, na którym pracujemy, handlujemy i montujemy klientom, którym jest sprzętem sprawdzonym i widzicie, jak on działa, jak on pracuje i że jest fajnej jakości. Zapraszamy na stronę naszą rmspro.pl, tam jest zakładeczka, sklep internetowy, shop i można sobie wtedy tak fajnie tam zrobić zakupy u nas i wtedy wysyłkowo dostać taki sprzęt do siebie, do domu. Dzięki wielkie za uwagę i na razie, bysiorki!